Witajcie moi drodzy, jesteśmy na plantacjach nasiennych, na plantacji uprawy soi w spółdzielni w Bielczy. Z nami pan prezes Franciszek Ostapczuk, wieloletni plantator soi i wielki orędownik soi. Jest z nami też Kamil Mazur, który tutaj z ramienia naszej firmy, z ramienia firmy Vialan, jest też taką osobą, dla której soja jest bardzo, bardzo bliska, tak? I moja skromna osoba Paweł Józefczyk. Moi drodzy, w kilkunastu minutach chcieliśmy wam przybliżyć te główne zagadnienia, które w tym roku stanowią pewien problem, bo nie jest to łatwy rok dla soi. Myślę, że tutaj w trakcie tej rozmowy nam to niestety wybrzmi. Ale od czego byśmy, Kamil, zaczęli? Przede wszystkim zaczęlibyśmy pewnie od tego, od siewu, bo od tego zaczynaliśmy w uprawie i błędów czy problemów, które się pojawiły przy tej uprawie, tak? Bo tutaj niosło to za sobą szereg zdarzeń, które w tym momencie dla niektórych są bardzo trudne do zwalczenia, jeśli chodzi o chwasty. Albo druga sprawa, gdzie mamy problemy z samym pokrojem, ze wschodami, które też były z tym związane. Czyli pytanie do naszego fachowca, panie prezesie, to co pan radzi, jakie spostrzeżenia z tego roku pan zaobserwował, jeżeli chodzi o ten pierwszy element? A może panu coś jeszcze do głowy przyjdzie? Ja może przybliżę na początek zakładanie plantacji poletek doświadczalnych. Bo ja dodam, że stoimy tutaj, gdzie mamy zasianych ile 24 było? Odmiany soi z różnych firm. 18 odmian zdążyliśmy zasiać 30 kwietnia. 2 maja dokończyliśmy pozostałe 8 odmian. Rok niesamowicie trudny dla soi, a nie tylko dla soi, bo powiedzmy zboża o zimę to już jest temat przegrany. Wiosna zimna, wegetacja przesunięta o 2 tygodnie, czyli opóźniona o 2 tygodnie. W maju, który jest maj i czerwiec, to są 2 miesiące odpowiadające za plony zbóż ozimych. W maju dostaliśmy 14 litrów, w czerwcu i to w maju było dopiero 25 maja był pierwszy deszcz. Czyli od siewu to prawie miesiąc, gdzie nie było opadów. W czerwcu dostaliśmy około 40 litrów wody. Natomiast no, za te 2 miesiące to pszenica, generalnie zboża powinny mieć w granicach 150 litrów wody. Ja może tutaj tylko nadmienię, że są rejony w Polsce, gdzie tych opadów jest jeszcze mniej, bo chociażby tak, jestem z okolic tak, Rzeszowa, tak. Gdzie do tej pory maj, czerwiec w sumie jest u mnie 38 litrów łącznie, tak, to ale są rejony, gdzie no, rozmawiamy... Mieli szczęście. Tak, było szczęście tak. I tych opadów jest naprawdę sporo. Tutaj rozmawiamy o konkretnej lokalizacji, tak? Tak. Okolice Brzeska. Dlatego ja omawiam swój rejon, czyli powiedzmy jest to okres dla zbóż już stracony. Nie ma się co łudzić, jest po zawodach. Natomiast soja, kukurydza to jeszcze, że tak powiem, nie ma żadnego ujemnego efektu tej suszy. Z tego tytułu, że o soi czy kukurydzy to głównie decyduje miesiąc lipiec. Będzie woda w lipcu, będzie soja, będzie kukurydza, która no, w lipcu potrzebuje tam 120 litrów wody. Soja też się nie obrazi, jak tyle by otrzymała. Mhm. Nie będzie wody, to powiedzmy skończy się to prawdopodobnie tak, że takie najgorsze suche lata to jest 2 tygodnie, 2,5 tygodnia kwitnięcia. Dobry rok to jest kwitnięcie soi miesiąc, półtora miesiąca. A w tej chwili u pana tutaj na polu zaczęła kwitnąć? Zaczęła, nie? Część odmian wcześniejszych zaczęła kwitnąć 15. Pozostałe odmiany na 17 już też miały wszystkie kwiaty. Czyli przyspieszone kwitnięcie w stosunku na przykład do roku ubiegłego. W roku ubiegły to było kwitnięcie w granicach 26 maja, teraz jest to 15 maja. Gdzie podstawą uprawy ochrony, bo soja jest rośliną, która nie toleruje żadnego zachwaszczenia.
I podstawą ochrony jest zabieg doglebowy. Natomiast, no niestety, jeżeli miesiąc czasu odsiewu, prawie miesiąc nie było wody, w związku z tym środki doglebowe nie działały. Myśmy... Może nie działały tak skutecznie, tak? Bo one jednak w jakimś stopniu działały. Nie, no widać to, na uwrociach, przy słupach. To na pewno, bo potem deszczyki, które też się, że tak powiem, pojawiły, widać było efekty na jednoliściennych, nie? Tu jednoliściennych na tej plantacji też było dużo, ale czekałem cierpliwie, bo widziałem, że zmienia kolor, nie? I na dzień dzisiejszy, powiedzmy, te deszcze, które spadły, załatwiły chwastnicę jednostronną. Natomiast brak dobrej skuteczności środków doglebowych spowodował ogrom problemów. Nie mieli problemów, może jeszcze od czego innego zacznę. Trzeba sobie powiedzieć jasno, na komosę, która w tym roku króluje i robi największe zło w soi, nie ma dobrego środka nalistnego. Jeżeli mamy skalę tak zwanych czterech gwiazdek, czyli najlepsza skuteczność według skali tam niemieckiej na inne chwasty, to najlepszą substancją na komosę jest Imazamox. Natomiast on ma tylko trzy gwiazdki, czyli mimo wszystko to nie jest środek, który idealnie sobie da radę. I cały problem u rolników, który się pojawił, wynika z tego, że no niestety rolnik nie bywa za często w polu, tylko jak zasiał i widzi, że coś tam rośnie, to niestety no nie pofatyguje się, żeby co 3-4 dni... To pan sobie grabi teraz u naszych klientów. Ja mówię prawdę. Co 3-4 dni trzeba po prostu być w soi, dopóki ona już sobie nie zrobi zakrycia terenu. Natomiast bardzo dobrze zwalczana jest komosa, jeżeli jest ona malutka. Liścienie bądź pierwsze 2-3 listki, to jeszcze powiedzmy komosę sobie załatwimy. Ona nie ma wtedy jeszcze systemu korzeniowego. Natomiast większość ludzi, którzy mają problemy i którzy no niestety może część sobie już poradziła nawet z odchwaszczeniem, ale kosztem fitotoksyczności na soi. No tutaj możemy powiedzieć, nie? Że... Tak, ale tutaj myślę, że też ważną jest rzeczą to, że wiele osób nie do końca było przekonane, w którym momencie może wjechać, więc zbyt długo czekali z wjazdem, z tą poprawką, żeby za wcześnie znowu nie uszkodzić tej soi. Tutaj wybór odpowiedniego terminu był decydujący i stąd ta komosa gdzieś uciekła. Dawki, które powinny zadziałać, nam niestety były skuteczne. Panie Kamilu, też tak uważam, że na przykład instrukcje, które są na opakowaniu, powiedzmy, środka znanego nam Korum, one tam mówią o pewnych fazach rozwojowych soi, gdzie dopiero można wjechać. Jest to nieprawda. Wjeżdżać trzeba, nie patrząc na fazę soi, kiedy ten chwast się pojawił i kiedy jest malutki, bo wtedy maluteńką daweczką środka i głównie Imazamox, bo Imazamox ma najlepsze działanie, czyli ma 3/4 skuteczności w skali maksymalnej. Natomiast drugą substancją, którą można stosować, to jest tylko substancja pomocowa, bo to jest tylko 2/4 skuteczności działania, to jest tifensulfuron, który tam jest zarejestrowany na zachodzie pod nazwą Harmony. Natomiast u nas generyków różnego typu jest, tylko też tu z tifensulfuronem też trzeba od razu jasno powiedzieć, że ktoś usłyszał, że jest 7,5 grama maksymalna dawka Harmony na hektar. Tylko że Harmony niemieckie, austriackie ma 500 gram w kilogramie,
substancji aktywnej. Natomiast jeżeli jest nasze tam harmony, które ma 700... Refinia z Czech jest 75 na przykład, nie? Tak, 750 generalnie u nas są, albo popularny TIF, który ma tylko 40 gram, nie? I teraz, jeżeli sobie przeliczymy 7,5 grama tiefensulfuronu w formie harmony, czyli tej niemieckiej czy austriackiej instrukcji, to mamy 3,75 grama substancji aktywnej. Mhm. I jeszcze powiedzmy, jeżeli się unika pogody słonecznej, bo to są sulfonomoczniki, to jeszcze wszystko w porządku, jeszcze jakiejś takiej tragedii nie będzie. Natomiast jeżeli ktoś władował 7,5 grama 750, no to ma zamiast 3,75 grama substancji aktywnej, to pewnie będzie miał z 5. Tylko no to jest tak, przede wszystkim mówimy tutaj o praktykach, które nie mają w Polsce rejestracji. Od tego należy zacząć, więc w razie kontroli, moi drodzy, no jest tam jakiś kłopot. Druga rzecz, no w praktyce wiemy, że często te dawki były wymuszone sytuacją na polu, bo ta komosa niestety już była w takich fazach, że nie było za bardzo rozwiązania, należało stosować te dawki większe, jeżeli ktoś w ogóle stosował. Ja, panie Pawle, tylko mówię, że po prostu jedyną substancją najlepszą jest imazamox, który jest w Korumie. Życzmy sobie imazamoxu solo i wtedy jedziemy bezpiecznie, tak? Dokładnie. Gdyby był imazamox, bo całe nieszczęście, to znaczy środek Korum bardzo dobry, jedyny problem jest w tym, że dołożono dla niektórych krajów do imazamoxu dołożono basagranu. Czyli bentazon. Bentazon. Całą litrę w litrze Koruma mamy basagranu. Basagran w Niemczech, ja Niemcy traktuję jako taki kraj, no można powiedzieć, najbardziej precyzyjny w chemii. W związku z tym Niemcy już w 2016 roku basagran znikł z plantacji soi. Został w grochu, został w bobiku, bo to są rośliny, które nie są tak delikatne jak soja. Soja jest rośliną naprawdę bardzo delikatną i tutaj musi to być działanie takie, że jak jest nawet liścień wyszedł soi z ziemi i puścił mi się chwast, to od razu nie patrzę, że tam jest liścień soi, tylko jadę od razu malutką dawką i chwasty znikają po 3 dniach, bo one mają słaby system korzeniowy. Ale tak już jak gdyby w podsumowaniu, no bo my jesteśmy, można powiedzieć, już po zabiegach herbicydowych. Tak. Taki apel na przyszłość. O co możemy apelować do koncernów, tudzież o co możemy apelować do naszych klientów, do plantatorów soi, nie tylko na naszym terenie, ale poza. To znaczy, ja nie będę tutaj, powiedzmy, no każdy ma swój interes. Podejrzewam, że koncern chemiczny też chce sprzedać środki, gdzie trzeba wysoką dawkę zastosować. W związku z tym wysoka dawka, czyli już duża soja, nie? Żeby jej nie uszkodzić. I z tego tytułu ta instrukcja na pewno jest dobra, natomiast no, nie jest ta instrukcja dopasowana do fazy chwastów. Czyli apelujemy do zmiany podejścia w rejestracji. Wielka prośba tutaj akurat do firmy BSF, do producenta Koruma, o troszeczkę może weryfikację tego, co jest w rejestracji. Myślę, że tu też warto wspomnieć o tej dawce oleju, która chyba jest troszeczkę zdecydowanie za mała w rejestracji względem praktyki. Jeżeli chodzi o Niemcy, mają imazamox w formie Clentiga, Clerifil Clentiga. I litra tej klentigi ma 12,5 grama imazamoksu. Do tego jest 1 litr dasza jako adiuwanta wspomagającego. Natomiast u nas do Koruma 10 litrów dadzą 5 litrów dasza. Nie ma szansy, tak samo niesamowitą rzeczą istotną i bardzo ważną jest również technika stosowania oprysków nalistnych. Jeżeli mam maluteńki chwaścik, maluteńki liść, nie mogę wlać 200-300 litrów wody, tylko jak najmniej. Maksimum to jest 150 litrów wody na zabiegi nalistne.
Stężenie, chodzi stężenie. O stężenie. Do tego adiuwant, żeby mi ta mała ilość wody z tego małego chwastu nie spłynęła, musi być adiuwant, który jest naprawdę dobrze trzymającym, oprócz dasza, nie? Czyli dodatek jeszcze adiuwanta. I wtedy, jeżeli mamy max te 150 litrów wody, mam większe stężenie środka w chemii i mniejszą możliwość spłynięcia środka. Spłynie środek na listy, na glebę, on nie działa. A tak z praktyki, Kamil, ty u siebie co robisz w tym roku i jak u ciebie plantacje wyglądają? Generalnie zostaliśmy przy sprawdzonych metodach, czyli poszedł zabieg doglebowy. Tylko kwestia właśnie fazy. Jesteśmy w takim rejonie, gdzie udało się tej wody złapać troszeczkę. Te siewy były troszeczkę późniejsze już niż u pana Franciszka. I w tamte zabiegi podziałały bardzo dobrze. Tam jedna dawka do glebówki wystarczyła. Praktycznie nie mieliśmy żadnych poprawek, no ale to wiem, że jestem w mniejszości, bo patrząc też na to, co jest po terenie, mamy bardzo różne fazy rozwojowe soi. U pana Franciszka mamy bardzo wyrównane soje, bardzo dobre wschody. Niestety nie wszędzie jest tak dobrze. Na moim terenie, na Świętokrzyskim, zauważyłem bardzo dużą rozbieżność w samym kiełkowaniu, w samym schodach. Często na polach zauważyłem taki problem, że soja była wysiewana zbyt płytko, bez dociśnięcia do gleby. Tamte wschody były nierównomierne. Wschody dopiero pojawiły się po tych deszczach, które nas odwiedziły po 2-3 tygodniach. Czyli od miesiąc siewu. Czekała w zimie. Dokładnie. Sporo plantacji gdzieś pojawiły się też, czy sporo, pojawiły się pojedyncze plantacje, które zostały przesiane, bo to też był duży problem. I wtedy dopasowanie tej całości i zabiegów doglebowych i powschodowych w takich warunkach okazało się, że musiałby zostać powtórzone, bo to nie było szans utrzymać tego. Czyli podsumowując, możemy taką tezę założyć, że bazą jednak jest zabieg doglebowy, tak? Koniecznością. Zgodzimy się. I nie możemy z tego rezygnować. Dwóch praktyków z różnych rejonów, z różną liczbą opadów. Natomiast na listnie tak naprawdę jedziemy z korektą. Ja tylko dodam, żebyście zwracali uwagę na to, na co często nie zwracacie. Jaką odmianę siejecie, bo tu dochodzi do wrażliwości odmian na poszczególne substancje chemiczne, tak? Bo tak. Najpopularniejsza jest oczywiście metrybuzyna, ale też i pendimetalina się pojawia, która nie zawsze jest wskazana. Zresztą metrybuzyna w odmianach linii wschodniej też nie bardzo powinna być stosowana. I o tym musimy pamiętać. Już pominam całkowicie, bo byśmy tutaj nagrali pewnie godzinny odcinek, tak, tak. Jeżeli chodzi o pozostałości substancji, które wcześniej stosowaliśmy, tak? Tak, aminopyralid tak, chociażby, tak? Tak, tak. Także to wiele uwagi trzeba trochę postudiować, co się wcześniej stosowało, a nie lamentować, że no soja nam ginie. Tak, natomiast, bo zaczęliśmy od chemii, myślę, że trzeba wrócić też do błędów uprawowych, bo one robią tak samo jeszcze, nie wiem, czy nie większe spustoszenie, ale generalnie miałem ogrom telefonów, no część ludzi mnie tam zna, zauważyli dopiero komosę, jak ona przerastała soję. Wtedy dopiero się zainteresowali, że mają zakwaszczenie. No niestety, to już musi tutaj, oprys w tej fazie, to już jest tak zwane zło konieczne. Jeżeli ktoś by jeszcze miał teraz komosę, i komosę, która oczywiście góruje nad soją i jest bardzo duże zagęszczenie, bo jeżeli tam jest jedna komosa na 10 metrach kwadratowych, nie ma sobie co głowy zawracać, to jest żadne tam zło. Natomiast jeżeli jest większość komosy niż soi, no to musimy zastosować tak zwane zło konieczne i opryskać. I tu się właśnie pojawia problem. Bo gdyby był czysty imazamox, to 17,5 grama substancji aktywnej na hektar załatwia mi bardzo ładnie tą wyrośniętą komosę, górującą nad soją. Natomiast jeżeli pod warunkiem, że da się adiuwanty, że da się dobre stężenie, że mi nie spłynie z tej komosy ten środek, natomiast problem tutaj się pojawia właśnie z basagranem fitotoksycznością i powiedzmy, nie wiem dlaczego, bo we wszystkich krajach właściwie Europy jest zarejestrowany tifensulfuron, u nas ponoć, że nie, tak? Nie, u nas nie ma, no, nie ma. Bo lepszym rozwiązaniem wtedy byłaby sytuacja taka, że 0,6 kuruma
ale uzupełnić jakimiś 3 gramami tifensulfuronu. Unikamy wtedy z dużej dawki basagranu, który jest w korumie, i fakt, że tifensulfuron słabiej działa niż... Dochodzi do z kolei uzupełniania się substancji energizmu tak zwanego. Dokładnie. Tak? Pomimo, że słabiej działa tifensulfuron niż imazamox, to mimo wszystko jest bezpieczniejszym uzupełnieniem niż fitotoksyczny basagran. Czyli moi drodzy, widzicie, jak wiele sytuacji, czy jak wiele z, mamy problemów z samym odkwaszeniem, a ile z nami, tak? Tutaj pan prezes wspomniał o tematach samej uprawy, tak? Ile rzeczy możemy zepsuć złą uprawą. To, co największym problemem według pana w tym roku się dało zauważyć w temacie uprawy? Problemy uprawowe. Część tych problemów na pewno pojawiło się w przypadku orki zimowej. Była niesamowicie, rok ubiegły był mokry. Nie każdy zrobił wyrównaną orkę zimową. I teraz, jeżeli pole na wiosnę było pofalowane, większość ludzi sieje agregatem uprawowo-siewnym. I jeżeli agregat uprawowy trafi na górkę, to pomimo, że dobrze ustawiona jest głębokość tego agregatu, to on na tej górce się zawiesza i tam uprawi dobrze, natomiast pozostałe tereny tylko muśnie. W związku z tym zjawisko, które w tym roku, jak jeżdżąc po terenie, obserwowałem, to jest tak: 5 rządków soi ładnie wyrzędowana, po jednej stronie 4 czy 5 rzędów nie ma, po drugiej stronie nie ma. To jest zjawisko. Tam, gdzie koła zacisnęły, nie? To też widać. Sucha gleba, bardziej niewyrównane pole, bo gdyby to pole było wyrównane, czyli dobrze orka zrobiona, ono by było równiutkie i wtedy, że tak powiem, te zęby by nawet i za kołami dały radę uprawić cały teren równiutko. Czyli tak naprawdę co, włókowanie dopiero później agregat? Wyrównanie pola. Włóka nie za bardzo, ja myślę, że wyrówna po złej orce. Lepiej byłoby narzędzie, które po prostu przerzuca ziemię na płytkiej głębokości i dopiero wtedy agregat. Okej. Okay. U ciebie, Kamil, to się potwierdza, co mówi tutaj pan prezes? Jak ty robiłeś u siebie? Tak, czy generalnie uprawa szła bardzo podobnie jak u pana Franciszka. Uprawa szła, jedna maszyna wyrównywała to pole, druga było siane. Ale właśnie problemy, gdzie się pojawiły? Często się właśnie pojawiły problemy tam, gdzie była uprawa robiona na raz i ta maszyna pracowała zbyt płytko. Sekcja robocza na tyle nie była w stanie wyrównać tego pola na całej szerokości, jednakowo uprawić i zagęścić. I tam, gdzie faktycznie była ta wilgotna gleba, nasiona bardzo ładnie powschodziły. Wschody mieliśmy po 7-8 dniach nawet w takich warunkach, bo te siewy, które były tutaj końcówka kwietnia, początek maja, soja tak wschodziła. Później przyszło delikatne ochłodzenie, te wschody się przeciągały. Ale to było gdzieś tam podstawą do tych błędów, które gdzieś u niektórych klientów mogły się pojawić. Myślę, że to taka też przestroga na przyszły rok, że troszeczkę, mimo cen paliwa, jak wiemy, drogich, czasami warto troszeczkę głębiej, ale przede wszystkim dokładnie uprawić tą glebę. Ale jeżeli już chodzi później na przykład o samą głębokość siewu, na jakiej głębokości u siebie? Około 3-4 cm, generalnie na 4 cm. To też zauważyłem problemy, spotkałem się z pojedynczymi sytuacjami, gdzie soja była wysiewana na głębokości 2 cm do 3 i to było tragiczne w skutkach. Niestety przy wiatrach, które przyszły... Oczywiście, każda chemia jest fitotoksyczna dla soi. Nasiona muszą być na 4 cm, jeżeli stosujesz środki chemiczne, na 4 cm nasionka mają być ułożone w ziemi. Pewnie, że może być 3 cm, jeżeli ktoś ma iły. Bo faktycznie, no gdyby była taka sytuacja, że zasieje na 4 cm, będzie pięknie miał uprawione, przyjdzie duża nawałnica wodna, zasklepi to, to może mieć problemy na iłach ze skórupą. Zdrowy rozsądek. Ale no 2 cm to już jest jedno wielkie nieporozumienie, bo powiedzmy, no przede wszystkim uszkadzanie nasion przez chemię. Powiem jeszcze tak, bo różne substancje ludzie stosują.
Między innymi też pendimetalina, czyli tam u nas ten popularny stąbi generyki. Powiem tak, udowodnione w doświadczalnictwie niemieckim, które jak już wspominałem bardzo precyzyjnie, ten rok, jeżeli ktoś zastosował, a miał takie opady jak my, nie będzie jakichś tam skutków wielkich ubocznych, ale w normalnych latach pendimetalina co powoduje? A więc mocne rzeźbienie systemu korzeniowego, następuje jeszcze przebiężenie łodygi na styku z ziemią. Już jest potem utrudnione przewodzenie przez te zwężenie wiązek przewodzących i roślina dużo bardziej podatna na wyleganie. Pan tutaj wspomniał o tym przewężeniu na styku łodyga-ziemia. Tak. Ja jako ciekawostkę podam, że u klientów, którzy u mnie uprawiają fasolkę szparagową, kiedyś próbowali właśnie, bo jest zarejestrowana pendimetalina w fasolce szparagowej i próbowali to rozwiązanie i objaw właśnie tak, że w momencie zbioru to wszystko się wyłamywało, czyli to potwierdza tą tezę, o której pan prezes mówi, to przewężenie było na tyle istotne w tej fasolce, że był problem w ogóle ze zbiorem, bo w momencie jak idą te szczotki wyczesujące fasolkę, to niestety to wszystko się wyciągało z ziemi. Ostrzeżenie jeszcze odnośnie pendimetaliny ze strony Niemiec jest takie, że u nas tam jest, zresztą w Niemczech też, rejestracja bodajże 2,6 litra stąpu na hektar. Nie przekraczać 1,5 litra, góra litr 60. To jest maksymalna dawka i następne ostrzeżenie, nie siać w terenach z dużą ilością wody, tylko w terenach suszowych. Jeżeli stosujesz pendimetalinę, nasiona musisz mieć umieszczone na 5 cm głębokości. Czyli jeszcze głębszy siew. Głębszy siew, to jest takie ostrzeżenie pendimetaliny. Generalnie w doświadczalnictwie, które co roku od lat analizuję, nigdy nie trafiłem w Niemczech, żeby prowadzili doświadczalnictwo na środkach z pendimetaliną. Mhm. Czyli tak naprawdę pewne rzeczy nam zaczynają potwierdzać. Ja myślę, że ten etap od uprawy do chemii mamy gdzieś tam liźnięty. No i co, zapraszamy na drugą część, żeby was tutaj nie trzymać zbyt długo przed komputerami, przed telefonami. Zapraszamy już teraz na kolejny odcinek, ale oczywiście pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, Wialantarnów jest zawsze z wami, wszelkie komentarze będą mile widziane. I dobrzy fachowcy, którzy też już od lat i siedzą w doświadczalnictwie i siedzą w uprawie soi. No takie słowa to miło usłyszeć. No bo taka jest prawda, gdzie działa wialan, tam powierzchnia uprawy soi się pięknie rozbija. A błędy, jeżeli się zdarzają, to są błędy, które należy eliminować i tym się nie zrażać. I wspólnie się uczyć. Moi drodzy, tak? Jeszcze Kamil? A ja dodam na koniec, że w drugiej części powrócimy do bardzo ważnego tematu, który się pojawił, czyli do szczepienia i wiązania beodawek. Zapraszam.